Paweł Siedziński, Łukasz Kradziewicz. Ja zacznę od tego, że ja jestem bardzo skrępowany nie samą obecnością przed wami, chociaż bardzo się z tym cieszę, ale jestem skrępowany tym, jak będę musiał w krótkich żołnierskich słowach opieprzyć naszego trzeciego wspólnika w Akademii, Maćka Dobrowolskiego. Bo jeżeli chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam, a on to zrobił zaraz i zobaczcie, jakie mam spodnie, jakie długości, nie? To tak nie było w założeniu, ja miałem mieć normalny dress, a teraz z Pawłem stoimy i czujemy się, jakby była woda w piwnicy, więc warto robić swoje rzeczy samemu, a nie mieć pomoc na to zupełnie inne. A teraz tak na poważnie. Ja mam do was jedno pytanie. Jesteście z gimnazjum klasy 4, 5, 6, tak? Widzicie? Pokazuje mi, na jakim etapie jestem. Na poważnie chciałem się was zapytać, które to są roczniki? 2000-2001. Czyli macie już 15 lat. Jesteście 2000-2001, zasady też dotyczą ciebie. Ja jestem 80, więc jestem trochę od was starszy. Zastanawialiśmy się z Pawłem, bo często jesteśmy gośćmi na takich spotkaniach, bo ja już nie pamiętam, mam Alzheimera od tych złych rzeczy, których narobiłem w życiu. To już jest etap na dorosłość? Tak? Już jesteście dorośli? Nie. Starzy? Nie. Cieszę się, kochani. Przyznałem wam się szczerze, że byliśmy tam na dole w podstawówce i ja powiedziałem to samo. Nie dlatego, że mam przygotowane formułki na takie spotkania. Ja wam zazdroszczę. Zazdroszczę wam jako Łukasz Kradziewicz, bo jak przyjeżdżam na takie spotkania, bez względu czy to Warmia, Mazury, Wrocław, Warszawa, bo robimy tych eventów kupę, patrzę na was i zazdroszczę wam tego, że wszystko co najlepsze przed wami, macie taką kupę możliwości, że to są naprawdę wielkie rzeczy. Ja urodziłem się w dobrym mieście, w miasteczku, które ma 10 tysięcy i zapomniał o nim Bóg. Połowa moich kumpli siedzi w więzieniu, a druga połowa nie żyje, dlatego mieszkałem 70 km od Kaliningradu, była bieda i każdy przemycał fajki i spirytus. A ja poszedłem na salę i zacząłem bawić się piłką i okazało się, że piłkiem też się bawiłem, niestety. To wszystko można przeczytać. Prawda, Paweł? Jasne. Znaczy, Paweł był tym, co się nie bawił, ale zawsze chodził ze mną, bo musiałem jakoś wrócić do akademiki. A prawda jest taka, że w tym moim małym miasteczku okazało się, że można robić rzeczy, które pozwolą polecieć do, nie wiem, Japonii, Chin, Korei, Argentyny, czy zakątków, które nawet nie byłem w stanie tak łatwo odnaleźć na mapie. Ja przeżyłem naprawdę przygodę swojego życia. Kiedyś jeden hip-hopowiec śpiewał, że to, co mnie stworzyło, teraz mnie wykończy. I to, co mnie wykreowało jako człowieka, jako sportowca, w pewnym momencie zeżarło mnie i wypluło. Dlatego musiałem skończyć ze sportem. Ale dzisiaj mogę przyjść, popatrzeć w twarz 15-16-letnim polskiej młodzieży i powiedzieć wam, że bez względu gdzie mieszkacie, bez względu co robicie, czy zajmiecie się sportem, matematyką, historią, gdzie jest pani od historii? Jest. Ja chciałem, jak miałem jeszcze jedno słowo, chciałem podzielać w historii. Tylko tyle było. Zobaczmy jak maturę. No tak, ja bym był dużo słabszy dużo. Słuchajcie, moi drodzy, każdy ma wciska takie gadki. Rodzice, że można wszystko. Ja naprawdę pochodzę z małej miejscowości. I nagle okazuje się, że patrzyłem całe życie na niego, bo on był z Olsztyna, ze stolicy Warmii i Mazur. Tak się urodził, Jezu, jak ładny, tak było. Zawsze to przejście, stracił lepszą podstawówkę, lepszy liceum. Jest jeden z nielicznych gości, który grał zawodowo, uprawiał zawodowo sport. Grał w reprezentacji Polski za trenera Waldemara Wspaniałego. I okazało się, że można skończyć studia. Do dziś nie pamięta, jaki tydzień, 104.
Jak sobie dobrze przypomnę. Nie, Paweł skończył pedagogikę, co pokazuje, że nawet zawodowi sportowcy mogą zdobyć wyższe wykształcenie. Mi się nie udało. Wiecie dlaczego? Nie udało mi się skończyć uczelni, bo byłem głupkiem. Zadałem wam pytanie, czy to już młodość? Czy to już dorosłość? Młodość, dorosłość, okej. Okay. Zawsze zadawałem sobie to pytanie, bo ja, podpisując pierwszy kontrakt, miałem 18 lat i myślałem, że złapałem Pana Boga za nogi, a mając 24, pytałem się każdego, ile kosztuje świat, bo tak mi się poprzewracało w głowie. Bo wydawało mi się, że jak wyjechałem z prowincji i zarobiłem parę złotych, to teraz jestem wielkim siatkarzem i parę Łukaszem Kadziewiczem. To może za ciężkie, ale do dzisiaj płacę za błędy, które popełniłem, będąc starszy od Was o 2-3 lata. A mam tych lat dużo, dużo więcej. Uwierzcie mi, naprawdę dużo. Mimo tego, że od 2 dni robiłem maseczkę powiększającą żony, zabije mnie, jak się zorientuje, że wieczorem mają całą. A tak na poważnie to... Słuchajcie, świat stoi przed Wami otworem. I to nie jest gadka amerykańskiego coacha, który przyszedł, nie wiem, nastrajać, wprowadzać dobrą atmosferę do ludzi w korporacji, bo niestety, kończąc granie zawodowe w siatkówkę, takimi rzeczami też się muszę zajmować. Ostatnio siedziało przede mną 80 menadżerów i chciałem mi powiedzieć, jak motywowałem siebie i kolegów w szatni przed wyjściem na boisko. Słuchajcie, to było straszne. Ludziom lepiej ode mnie wykształconym, lepiej zarabiającym musiałem wmówić coś, w co tak do końca nawet sam nie wierzyłem. Ale przyjeżdżam tutaj, do Was, razem z Pawłem, nie wiem, może się odezwie, żeby Wam powiedzieć, że naprawdę bez względu na szerokość geograficzną w życiu można zrobić wszystko. Ja wiem, że to jest oklepane, jest internet na słuchaczy, którzy wyglądają na maksa. Naprawdę w Waszym wieku, z Waszymi możliwościami, w dzisiejszych czasach to niebo jest limitem. Nie ma granic. Zagrałem 178 meczów reprezentacji Polski. 178. Na każdym meczu wychodząc, miałem świadomość, że moja mama i mój tato siedzi i płacze przed telewizorem. Zagrałem 178 razy w grach, że ja ani razu nie przyjechali na mój mecz. Bo nie byli w stanie. Bo tak bardzo we mnie wierzyli, mimo tego, jakie głupoty robiłem w szkole. Ktoś się mnie zapyta, jakim prawem będziesz mi opowiadał, że mogę wszystko. Kim ty tak naprawdę jesteś? Szczerze? Ja jako Łukasz Kadziewicz jestem nikim. Jestem zwykłym gościem, który miał możliwość przeżyć najwspanialszą przygodę swojego życia, pojechać 2 razy na Igrzyska Olimpijskie, zostać wicemistrzem świata i spędzić przygodę życia pod tytułem siatkówka. Ale dzisiaj wiem, że mogę przyjść do gimnazjum, do liceum. Ostatnio byliśmy z Pawłem w Poprawczaku. I mamy też zaliczone więzienie w Barczewie, tak? Więc naprawdę ten wachlarz naszych spotkań i zróżnicowanie tych osób naprawdę pozwala nam powiedzieć to, że szczerze Wam zazdroszczę. Mimo tego, że pewnie jutro macie matmę, nie wiem. Jest jeszcze matematyka w szkole? Okej, Julię tutaj, ona jest na matematyka trudna? Tak? A co jest teraz najgorsze? Matematyka? Tak, a nie w łeb? Wszyscy chodzicie na łeb? To ma zwolnienie z WF-u. Ale nie, takie oszukane zwolnienie. Stary, podnosisz rękę. No ja, co ci jest? No? Nie chce ci się? Ale nie masz o tym przyjść na błęd. No nie ma. Mam żonę drugą od 10 lat. Zawodowo tańczyła. Ale nie chciałbym zobaczyć, jak skrępuje, jakby za mną robił papierosów, posadził mu wszystkie dziewczyny.
dziewczyny z gimnazjum włączył muzyczkę, światło, ubrał ciebie w takie opięte, taneczne spodnie za pępek, buty na obcasie, żebyś wyszedł i zatańczył się przy z nim. Ciekawe, czy wtedy byś był taki cięty i jechał, tak jak jedziesz teraz ze mną, co? No nie.